Aleksander Gierymski, Prado, Tygodnik Powszechny, Warszawa, rok 1884. Zdarza się, i to nawet zdarza się bardzo często, że scena rodzajowa jako gatunek przemawia bardziej niż jej twórca. Dzieje się tak dlatego, że odbiorca widzi to, czego się spodziewa. Jeżeli spodziewa się, że zobaczy zwykłych ludzi w zwykłej sytuacji, zajętych zwykłymi sprawami, widzi zwykłych ludzi w zwykłej sytuacji, zajętych zwykłymi sprawami. I widzi to nawet wtedy, kiedy artysta wprowadza w scenę rodzajową dodatkowy element. Nic to nie zmienia. Scena rodzajowa pozostaje sceną rodzajową. Nadal jest to obrazek, może bardzo piękny, ale niemy. I to jest właśnie przypadek Ryciny Prado, zamieszczonej w ilustrowanym tygodniku. W jej centrum umieszcza Gierymski figurę znaczącą, samotną postać kobiety, jedyną tu bez partnera. Postać ta pojawia się jeszcze, rzecz to istotna, na trzech innych ilustracjach, co daje do myślenia, ale nie jest jeszcze poważnym argumentem za wieloznacznością Prado, bo autosampling sam w sobie wcale nie jest rzadki w pracach Gierymskiego tworzonych dla prasy. Spostrzeżenie to odnosi się na przykład do postaci dziecięcych, ciągle tych samych, w sieni na Starym Mieście, obok przekupniów, na ulicy Szerokiej oraz na Placu Targowym. Autonaśladowanie w twórczości Gierymskiego dotyczy w szczególności Żydów, których na jego kilkudziesięciu co najmniej judaików jest zaledwie kilkunastu, więc na niektórych muszą być ci sami. Gwoli przykładu, ta sama kobieta sprzedająca pomarańcze obsadzona zostaje w różnych co prawda co do wagi rolach na pięciu rozmaitych rycinach. W dwóch najbardziej znanych, jako handlarka owoców oraz jako owocarka, gra rolę główną. Na Placu Targowym przypada jej jedna z dwóch ról wiodących. Na ulicy Szerokiej oraz w sieni na Starym Mieście jest już chyba statystką. Te przykłady można ciągnąć długo. Ten sam Żyd z książką w ręku występuje jako statysta na Święcie Trąbek oraz w roli głównej na Cmentarzu Starozakonnych. I tak dalej, i tak dalej. Ta praktyka nie jest pójściem na łatwiznę, nie jest szukaniem najłatwiejszego rozwiązania, jest wyrazem pewnej postawy twórczej Gierymskiego. Gierymski jest otwarty na wszystko wartościowe, co było, na wszystko wartościowe, co jest i na wszystko wartościowe, co będzie, nawet na to, czego jeszcze nie ma. Można uznać, że na przykład, choć do wynalazków braci Lumière jest jeszcze sporo czasu, trzeba poczekać, to Gierymski działa jak człowiek filmu, jako reżyser, scenarzysta, scenograf, producent, montażysta. Zaczyna od skonstruowania, a właściwie od znalezienia planu. Dla sceny rodzajowej Prado staje się nim jeden z jego wcześniejszych obrazów. Wasz Saska Kępa. To jest pierwszy krok, ale typowy. Na początku jest chaos, z którego zawsze najpierw wyłania się szkic pejzażowy Gierymskiego. To scena plenerowa z jedną tylko, czy najwyżej dwoma postaciami ludzkimi. Żeby zrobić z niej scenę rodzajową Prado, Gierymski musi ją zaludnić, wprowadzić aktorów na plan, ale oczywiście we właściwy sobie sposób. Gierymski, mówię oczywiście o Aleksandrze, nie o jego bracie Maksymilianie, do swoich lub do brata szkiców pejzażowych nie budował scenariuszy. Interesowała go tylko jedna scena, którą zaludniał postaciami wybranymi po castingu w swoich wcześniejszych pracach. Często były to szkice, ale były to też równie często fotografie. Czasami jego samego, bo był zamiłowanym fotografem przez całe życie, czasami innych zawodowych fotografów. Dla swych postaci malarz przewidywał początkowo,
Tu działał jak prawdziwy reżyser, role dość statyczne, oparte raczej na wymownym, znaczącym geście niż na scenicznym ruchu, ale z czasem i takie bardziej dynamiczne ujęcia poczęły się pojawiać. Niemniej dłuższa narracja, działanie na osi czasu go nie interesowało. Komiksy, historyjki obrazkowe zostawiał Franciszkowi Kostrzewskiemu. To, co było przedtem albo w innym miejscu, to, co było później i gdzie indziej, nie interesowało Gierymskiego. Nie to on chciał pokazywać, ale w jaki sposób było to dla niego ważne. Więc wprowadzał w przedstawienie, w rysunek, dodatkową postać, w tym wypadku jest to ta samotna kobieta, która miała uruchomić wyobraźnię odbiorcy. Niestety w całym tym rysunkowo-filmowo-gierymsko-żydowskim galimatiasie zaginął główny problem, o którym miała być mowa, mianowicie ów naddatek scenorodzajowy do ryciny Prado. Ale będzie o nim mowa wkrótce w następnej historii jednej grafiki. Thank you.